Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj rękawicy K2, kupiona na znanym portalu aukcyjnym. Tak, ADBL, dokładnie. Pierwsze co się nasuwa patrząc na nią, ADBL. Mam też ADBL-a. Moim zdaniem to są te same rękawice z innym logo. A, jeszcze ważna rzecz. Kilkanaście myć. Spójrz na K2, dwa mycia, sztywność jeszcze jest. ADBL, kilkanaście myć. Myć, przepraszam, szmata, ściera. Pierwsze mycie, pierwsze rozczarowanie i tak zostało. I zdania nie zmieniam. Nie lubię tej rękawicy, odkładam ADBL-a. Z K2 jest podobnie. Pierwsze mycie, pierwsze rozczarowanie. Znaczy pierwsze mycie jeszcze jakoś przejdzie, bo jest ta sztywność. Drugie mycie i już czuję, że ona się robi flakowata. Najgorszy w niej jest ściągacz, który w ogóle nie trzyma. No, przynajmniej u mnie nie ma opcji, jak nabiorę wody w rękawicę, nasączę, żeby ona mi się utrzymała na nakarstku. W środku jest jakieś trzymadełko, paseczek, nie wiem jak to nazwać, ale dla mnie jest mega niefunkcjonalny. Ogólnie dla mnie rękawica to jest strzałem w kolano, nie wiem, tak przeplatać tutaj, się bawić, nie, masakra, nie moja bajka. I jest duży plus tej rękawicy, bardzo ważny plus. Wypłukiwanie. Fenomenalnie wypłukuje się z niej brud. I to jest jedyna rzecz, o której mogę powiedzieć o niej dobrą rzecz. No świetnie. Jedyna rzecz, która jest dobra w tej rękawicy. Poza tym leży. I czeka na lepsze czasy. Od czasu do czasu biorę tą rękawicę, bo wiadomo, mycie jedną rękawicą jest nudne i monotonne. To tak jak przy chemii. Przeskakuje się człowiek z szamponu na szampon, żeby troszeczkę urozmaicić. A ja zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Pokażę Ci, dlaczego nie lubię tych rękawic. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!